Trenerze, jak możemy skomentować dzisiejszy mecz z Resowią? No, od początku było wiadomo, że nie będzie to łatwe spotkanie i przeciwnik to chyba nam dzisiaj udowodnił. No na pewno, no nie było to łatwe spotkanie, ale to też nie było spotkanie najwyższych lotów. To był bardzo słaby mecz według mnie. Niemniej oceniać oczywiście drużynę przeciwną, ale w naszym wykonaniu to nie był dobry mecz. Mieliśmy swoje problemy techniczne, według mnie też problemy troszkę z nastawieniem do meczu, no ale mówię, no przeciwnik wykorzystał swoje argumenty. Dwóch ludzi tak naprawdę wykorzystało swoją grę, bo i Śliwka i Rosal zrobili to, co mieli, to wystarczyło na to, żeby z nami dzisiaj wygrać. Mieliśmy jakieś tam swoje szanse, ale to były pojedyncze sytuacje i tak w trzecim secie 20-17 prowadziliśmy. Nie mogliśmy skończyć akcji praktycznie do końca seta, więc to są rzeczy, które no nie są optymistyczne i na pewno, naprawdę ja nie byłem dzisiaj, no na pewno nie będę się uśmiechał, nawet chociaż minimalnie po tym meczu, bo ciężko było ten mecz prowadzić, bardzo. Kacper, powiedz mi, jak ocenisz to spotkanie z Resowią Rzeszów? Dzisiaj trener dał ci trochę więcej szans na grę, szczególnie w tym trzecim secie. No oczywiście mieliśmy swoje momenty, szczególnie w tym trzecim secie. Prowadziliśmy przez większą część tego seta, no jednak później tam w końcówce wkradło się kilka błędów, dogonili nas, no i udało im się wyciągnąć to zwycięstwo na 3-0. Dziękuję.